Witam w rozmowie Echo 24. Dziś w nieco niekonwencjonalnej formie, bo znajdujemy się nie we Wrocławiu, a w Zieleńcu. To właśnie tutaj mieści się jeden z największych ośrodków narciarskich w Polsce. A jesteśmy w towarzystwie dyrektora marketingu Zieleńca Ski Arena, Grzegorz Głód. Dzień dobry. Witam serdecznie. Mówi się, że w Zieleńcu jest dość specyficzny klimat. Dlaczego? Tak, faktycznie w Zieleńcu jest bardzo specyficzny mikroklimat, zbliżony do alpejskiego. Są to na to też przeprowadzone badania przez pracowników AWF-u. Czym się to charakteryzuje? Specyficzny układ mas powietrza powoduje, że ta pogoda w Zieleńcu jest wyjątkowa. Śnieg zalega u nas dzięki temu do 160 dni w roku. Czyli tak naprawdę, jeżeli mówimy o szusowaniu, możemy tutaj szusować od początku grudnia, często nawet od połowy listopada, aż do połowy kwietnia. Warto też podkreślić, że tegoroczny sezon rozpoczęliśmy już 11 listopada na długi weekend, gdzie zostały uruchomione dwa wyciągi. Sezon zimowy trwa więc w najlepsze. Jakie warunki czekają na turystów? No przede wszystkim można powiedzieć alpejskie warunki. No, z rana mieliśmy słońce, teraz troszeczkę to słońce schowało się za mgłą, chmurami. W Zieleńcu jestem po raz pierwszy i jest naprawdę świetnie. Jeździliśmy w Białce, ale tu mi się bardziej podoba. Zdecydowanie. Jesteśmy zadowoleni bardzo. Jest super, nie wieje, świeci słońce, jest cieplutko, tylko jeździć. Dzisiaj jest bardzo fajny, piękny dzień, słoneczny. Byliśmy tu 2 tygodnie temu, to minus 15, 17, było bardzo zimno. A teraz takie dojeżdżenia, tak jak ja, w zasadzie trzeci sezon na nartach, więc niezbyt wytrawny narciarz. Dla mnie rewelacja. Fajny śnieżek dzisiaj jest i ładnie ciepło, fajna pogoda. Natomiast pamiętajmy, to są góry, ta pogoda się zmienia tutaj diametralnie. Rano potrafi świecić słońce, potrafi później być mgła, za chwilę znowu słońce. Natomiast perspektywy są dosyć dobre, ponieważ ostatnie tygodnie przeniosły obfite opady śniegu. Na stokach mamy pokrywę śnieżną od 80 do 150 cm śniegu, co gwarantuje naprawdę bardzo dobre warunki śniegowe. No i przede wszystkim ogromna przepustowość naszej stacji, którą gwarantuje 27 wyciągów. W tym 5 nowoczesnych wyciągów kanapowych. Warto też podkreślić, że wśród tych 5 wyciągów kanapowych mamy 2 kanapy 6-osobowe, z czego jedna ma podgrzewane siedziska i osłony przeciwwietrzne, a kolejna jest wyposażona również w 2 gondolki, które głównie obsługują ruch turystyczny w kierunku Maserakowej Chaty. A Maserakowa Chata to schronisko, które znajduje się tutaj na szczycie Gór Orlickich. Jest ono już zlokalizowane co prawda po czeskiej stronie, natomiast sąsiaduje ono bezpośrednio z górną stacją wyciągu Skyway Express. Czyli wyciągi, schronisko, no właśnie, a co z trasami? Trasy, no przede wszystkim trasy mamy zróżnicowane w Zieleńcu od tych takich zupełnie podstawowych, dydaktycznych, przy których znajdują się wyciągi taśmowe, gdzie rozpoczynamy tak naprawdę przygodę z białym szaleństwem, poprzez te bardziej zaawansowane, aż do tych kilku dla bardziej wymagających użytkowników. Warto też podkreślić, że jeżeli chodzi o te trasy dydaktyczne, wyposażone one są głównie w wyciągi przystosowane do wywozu osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z narciarstwem. Są to tak zwane taśmy samobieżne, magiczne dywany też potocznie. Wystarczy, że staniemy na tym i wywozi nas tak jak schody ruchome w sklepie. Wiele osób właśnie ceni to, ponieważ ma traumę związaną z użytkowaniem wyciągów talerzykowych czy orczykowych na tym pierwszym etapie. Natomiast tutaj mamy przede wszystkim komfort i bezpieczeństwo. Traumy to znaczy co dokładnie? No jednak
Perspektywa rozpoczęcia przygody z szusowaniem wiąże się z tym, że musimy zacząć użytkować wyciągów narciarskich. A żeby użytkować wyciągów narciarskich, musimy podejść do tego wyciągu, wpiąć się bądź siąść na kanapę. Dla osób, które zupełnie są początkujące w temacie, może to budzić jakiś lęk, strach, przerażenie. Natomiast no faktycznie, tak jak wspomniałem, wyciągi samobieżne, wystarczy, że staniemy na tą taśmę, taśma nas wywiezie i to odbywa się zupełnie bezstresowo. Planujemy wyjazd do Zieleńca, ale nie mamy pojęcia ani o jeździe na nartach, ani na snowboardzie, nie mamy też sprzętu. Co wtedy? No wtedy wystarczy przyjechać do Zieleńca i skorzystać z jednej z kilkunastu wypożyczalni bądź jednej z kilkunastu szkół narciarskich. Tak naprawdę w Zieleńcu mamy tego całkiem sporo. Wypożyczalnie sprzętu oferują sprzęt różnej klasy, deski, narty. Jeżeli trzeba, to i nawet sanki wypożyczymy. Przy doborze sprzętu na co powinniśmy między innymi zwracać uwagę? Przede wszystkim najważniejsze, jak w każdym sporcie, jest bezpieczeństwo. Dlatego też kwestia odpowiedniego doboru buta, żeby ten but nie był ani za duży, ani za mały. Jeżeli będzie za duży, to ta noga nasza trochę będzie tam mimo wszystko latała. Jeżeli będzie za mały, to po kilkunastu minutach, po godzinie może się okazać, że stopy nam drętwieją, co też przekłada się bezpośrednio na komfort rozpoczęcia tej przygody. Kolejna sprawa, dobieramy narty. No, jeżeli bierzemy narty z wypożyczalni, mamy pewność, że jest to sprzęt przeserwisowany, więc pracownicy wypożyczalni na pewno odpowiednio ustawią parametry wiązań do naszej wagi, wzrostu, co też jest niezwykle ważne, bo te parametry gwarantują szybkie wypięcie narty w przypadku jakiejś wywrotki na stoku, a dzięki temu, że ta narta się wypnie, może nam uratować nogę, nie skręcimy nogi, nie nabawimy się jakiegoś urazu. No więc tak, mamy już sprzęt, rozpoczynamy naukę jazdy, ale często chyba jest tak, że ci początkujący, może można tak powiedzieć, wyobrażają sobie za wiele, wybierają się na te dłuższe, na te większe trasy i bardziej niebezpieczne. Czyli najpierw idziemy na taką trasę dla początkujących i ile powinniśmy na takiej trasie jeździć, żeby móc potem pójść na ten większy już wyciąg, na większy stok? Nie da się tego tak naprawdę jednoznacznie określić, ile czasu potrzeba do spędzenia na takim wyciągu dydaktycznym czy trasie dydaktycznej. To wszystko tak naprawdę zależy od indywidualnych preferencji adepta narciarstwa czy snowboardu. To jest tak jak z każdą rzeczą, czy z jazdą na rowerze, czy z jazdą na rolkach, czy nawet z nauką w szkole. Jedni przyswajają pewne rzeczy szybciej, drudzy wolniej. Po prostu musimy się czuć pewnie. Jeżeli czujemy, że to jest ten moment, gdzie możemy wyjść na ten większy stok, to powinniśmy sukcesywnie podnosić sobie poprzeczkę. Dobrze, więc podnosimy sobie poprzeczkę, jesteśmy już na większym stoku. No i jakie najczęściej błędy popełniają turyści? Na co powinni przede wszystkim uważać na stoku? No przede wszystkim zalecamy dostosowania się do zasad bezpiecznego korzystania ze stoków, które tak naprawdę określa dekalog FIS. Jest to 10 takich, powiedzmy sobie, przykazań, które precyzują nam, jak bezpiecznie poruszać się po stoku, jak obserwować innych użytkowników. To jest tak samo jak z jazdą samochodem. Mamy jakiś kodeks drogowy, który przestrzegamy. Jeżeli go przestrzegamy, to mamy, to czujemy się bezpiecznie na drodze oraz nie stwarzamy zagrożenia dla ruchu innych. Tak samo jest z nartami. Więc pamiętajmy, że na stoku nie jesteśmy sami. Powinniśmy mieć oczy dookoła głowy i obserwować to, co się dzieje wokół nas. A tutaj taka może informacja dla rodzin. Czy to dobry pomysł, aby na taki stok wybrać się z maluchem, który też nie umie jeździć? Oczywiście, czym szybciej zaczniemy, tym efekty są lepsze w późniejszym okresie. Tak naprawdę nie ma też dolnej granicy, gdzie osoby zaczynają jeździć na narty, natomiast no, mówi się, że taka optymalna granica to jest tam gdzieś 3,5 roku. Chociaż nie dalej niż wczoraj na stoku narciarskim widziałem 2,5-latka, który miał założone już narty i próbował jeździć. Natomiast faktycznie proces dydaktyczny takiego młodszego dziecka, 2,5-3,5 lata, jest troszeczkę cięższy z jednej prostej przyczyny, kwestia komunikacji z dzieckiem i wytłumaczenia pewnych schematów działania. Raz zdarzyło mi się zobaczyć, że taki maluch jechał przywiązany na sznurku. Czy to na tym polega nauka tych najmłodszych?
Można w ten sposób, ale też niekoniecznie. Faktycznie dużo rodziców, którzy gdzieś tam rozpoczną tą przygodę z narciarstwem, to znaczy inaczej, wprowadzą dzieci do narciarstwa czy do snowboardingu, używają takich uprzęży, żeby później zabezpieczyć dziecko na dużym stoku, jeżeli dziecko jest w tym etapie początkującym. Jakich między innymi eventów możemy się tutaj spodziewać? Przede wszystkim taką prestiżową imprezą, można powiedzieć, organizowaną w Zieleńcu już od ponad 22 lat, jest Dziecięcy Puchar Orlicy. Jest to impreza, gdzie właśnie dzieci rywalizują w slalomie. Najmłodsi uczestnicy mają właśnie często po 3,5 roku. Dziecięcy Puchar Orlicy, jest to impreza edycyjna, czyli jest 5 edycji, na którym dzieci zdobywają przez cały sezon punkty. Jedyna taka amatorska impreza dla dzieciaków, organizowana w Polsce. Mamy już 22 edycję, startują dzieci w 6 kategoriach wiekowych. Mamy to podzielone na śmiesznie nazywające się skrzaty, smerfy, elfy. Generalnie co 2 lata jest przeskok wiekowy, czyli jest do 6 lat, potem jest co 2 lata przerwa i od 16 roku życia jest jakby klasyfikacja open. Każdy może wziąć udział w tych zawodach, na każdych zawodach zdobywamy punkty, a na końcu 18 marca mamy oficjalne zakończenie całego sezonu i rozdanie pucharów i nagród. Bardzo fajny pomysł moim zdaniem, takie zawody dla dzieci, zwłaszcza, że no, nasze dziecko zaczęło jeździć w zeszłym roku dopiero i to jest jakby pierwszy moment, żeby mógł się sprawdzić z prawdziwym profesjonalnym pomiarem czasu. Fajna organizacja, sympatyczna atmosfera, także jak najbardziej. Powinniśmy spędzać dużo czasu z dziećmi, a do tego jest to wspaniały sport, żeby się rozwijało dziecko. No myślę, że bardzo fajnie. Dzieci się mogą sprawdzić, po prostu zjechać sobie sami, sprawdzić co potrafią, niekoniecznie w asyście rodziców czy tam jakichś innych osób. Także myślę, że to jest bardzo, bardzo fajna inicjatywa. Od 22 lat ta impreza jest organizowana na stokach Zielenieckiej Arena. Nawet bardzo często pojawiają się już w tym momencie osoby, które jako dzieci startowały w tych zawodach. Natomiast teraz przyjeżdżają już ze swoimi dziećmi i te dzieci też startują. Więc jest to tym bardziej dla nas miłe, że ta impreza cieszy się takim zainteresowaniem. Ale możemy się tutaj również wybrać w Sylwestra. Oczywiście. Co roku organizujemy Sylwestra na stoku. W zasadzie jak to wygląda? Wystarczy zakupić specjalny karnet, który dostępny jest we wszystkich kasach ośrodka. Karnet jest ważny od godziny 19 do godziny 1 w nocy i można dowoli szusować, a nowy rok powitać choćby tutaj na graniach tych Gór Orlickich. Dla wszystkich, którzy nas odwiedzą, mamy też tutaj DJ-a, wszystkie naturalnie restauracje, bary i puby są czynne, więc można z tego korzystać dowoli. Na pewno jest to forma taka luźniejsza spędzenia Sylwestra, bez jakichś tam konwenansów i myślę, że z roku na rok tych zwolenników takiej formy przybywa. Jeździmy co roku do Zieleńca, tak właściwie między świętami, przynajmniej między świątecznych, bo jedyny stok, który jest zawsze czynny.
A teraz w tym roku jest otwarte cała masa różnych innych wyciągów, jest po prostu fantastycznie. Dużo śniegu i miłego śniegu. Sezon zimowy trwa nieraz nawet do kwietnia, tak? Dobrze zapamiętam. I w jaki sposób zapewniacie te odpowiednie warunki do jazdy? No przede wszystkim jest to ciężka praca tutaj wszystkich pracowników ośrodka. To są nieprzespane noce, to są godziny spędzone na stoku. Począwszy w zasadzie już od początku listopada, jak zaczynają się pierwsze przymrozki, rozpoczynamy naśnieżanie stoków. Wygląda to tak, że termometry są w zasadzie obserwowane 24 godziny na dobę i każde okienko, że tak powiem, pogodowe z temperaturami ujemnymi jest wykorzystywane do tego, żeby przygotować ten stok do jak najszybszego otwarcia sezonu. Jeżeli mówimy też o tej długości sezonu narciarskiego, to warto podkreślić, że w Zieleńcu mamy dwa razy białe święta, bo bardzo często są to święta, bardzo często zawsze są to święta w zasadzie Bożego Narodzenia, natomiast bardzo często zdarza się, że święta wielkanocne również u nas można spędzić na stoku. Z ciekawostek powiem też, że na jednym ze stoków mamy zlokalizowany kościółek, więc wielu gości, którzy przyjeżdża na Wielkanoc, świąteczne koszyczki może zjechać, poświęcić na nartach. I to też ten alpejski klimat, jak rozumiem. Ładnie, dokładnie. Właśnie, a wybieramy się przykładowo do Zieleńca na dłuższy okres, na przykład na kilka dni, co z bazą noclegową? Baza noclegowa w Zieleńcu jest dosyć zróżnicowana, niemniej jednak jest bardzo ograniczona. W Zieleńcu jest około 1300 miejsc noclegowych i tak naprawdę, jeżeli planujemy sobie przyjazd do Zieleńca w tym takim szczytowym okresie, czyli czy święta, czy Sylwester, ferie zimowe, to warto taki wyjazd zaplanować nawet pół roku wcześniej, żeby mieć gwarancję, że znajdziemy jakieś miejsce dla siebie. Tak jak wspomniałem na wstępie, baza jest zróżnicowana od schronisk poprzez pensjonaty, kończywszy na hotelach czy ośrodkach spa. Ale Zieleniec to nie tylko narty i snowboard. Jakich jeszcze atrakcji możemy się tutaj spodziewać? No przede wszystkim to też trasy turystyczne. Można wyjechać wyciągiem na sam szczyt. Na szczytach są trasy biegowe dla narciarstwa biegowego, połączone z trasami po czeskiej stronie. Z doświadczenia wiem, że też turyści bardzo często przyjeżdżają tutaj w wolne dni, żeby spacerować tymi trasami. Tymi trasami można dotrzeć również do schroniska Maserakowa Chata, o którym już wspominałem wcześniej. Można przejść na czeską stronę. Więc opcji jest naprawdę bardzo wiele. Więc jeszcze podsumowując, dlaczego warto wybrać się na przykład na weekend do Zieleńca? Myślę, że dlatego, że przede wszystkim mamy tutaj specyficzny mikroklimat i zwróćcie Państwo uwagę, że dzisiaj we Wrocławiu pewnie mamy już mało śniegu, temperatury już pewnie sięgają kilka kresek powyżej zera, natomiast tutaj mamy prawdziwą zimę. W zasadzie tak, zachęcam wszystkich tutaj do przyjazdu, tych, którzy umieją jeździć na nartach, na snowboardzie, tych, którzy nie umieją, bo każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, począwszy od wycieczek pieszych, narciarstwa, czy nawet ośrodków spa z basenami. Więc jak widać, tych argumentów, które mogą sprawić, które mogą zachęcić do tego, aby wybrać się tutaj do Zieleńca, jest naprawdę sporo, tak więc my też zapraszamy Państwa na przykład na taką wycieczkę do Zieleńca, bo rzeczywiście jest tutaj wiele atrakcji, jest co zwiedzić i można się faktycznie zrelaksować, no a warunki nawet teraz do jazdy na nartach i na snowboardzie są naprawdę sprzyjające. To była rozmowa Echo24, a moim i Państwa gościem był Grzegorz Głód.